zwrócić uwagę na samochody skręcające w prawo, tak jak ta taksówka i jak rządek samochodów za nim. Na razie mają wszyscy czerwone światło, rowerzysta jest po prawej, światło się zmienia, wszyscy grzecznie przepuszczają rowerzystów, spokojnie czekając, zgodnie z konwencją wiedeńską, i dopiero gdy jest pusto, samochody skręcają w prawo, oczywiście ustępując jeszcze przy okazji pieszym. Znowu nadjeżdża rowerzysta, BMW więc czeka, rowerzysta przejeżdża i BMW może skręcić. To jest zachowanie zgodne z konwencją wiedeńską i to jest zachowanie zgodne teraz z polskimi przepisami.